rzuci pan to na patelnię, to się robi białe. Czy jak pan ugotuje, to się robi białe. Dlatego nazywają to białko. Dlatego nazywają to białkiem. Ale proszę zauważyć, że to zmieniło strukturę całkowicie. Z gotowanego jajka pan kurczaka nie wyhoduje. A z każdego jajka normalnego wyhoduje pan. Dlatego ja zalecam dzieciom podawanie kogla-mogla. Czyli bierzemy to żółtko, mieszamy tam z miodem, z kakaem, żeby było smaczne. Ubijamy to białko na pianę, mieszamy razem i dajemy zamiast śniadania. Jak dziecko to zje, w zależności od wieku, z jednego, dwóch czy trzech jajek, no to ono ma wszystkie potrzebne rzeczy, łącznie z kaloriami, z witaminami, dostarczone bez oszustwa. Jeszcze nikt sztucznego jajka nie zrobił. Dzisiaj mamy doktora Jaśkowskiego. Wszyscy go znają. Witam doktora. To jest, dobry państwu. To jest takie krótkie wprowadzenie, które będziemy wrzucali na YouTube, bo główny program nagraliśmy na Rumble, w którym mówimy o takich rzeczach, o których nie można mówić na YouTubie, ale łącząc się z doktorem, wiem, że doktor właśnie wydał nową swoją książkę ABC Medycyny, Stulecie Hochstaplerów. Bardzo, bardzo pouczająca książka, która da mnóstwo informacji na temat tego, jak konwencjonalna medycyna przekształciła się w hochsztaplerstwo. Proszę państwa, to jest książka oparta na materiałach, które były znane ludziom 100 lat temu. Tylko dzięki monopolowi prasowemu, tak zwanej poprawności politycznej, nie wolno ich było w niektórych krajach drukować i rozprowadzać. Udowadniamy w nim, że wszystko, co nam wmawiano na temat choroby tak zwanych zarazków, jest literacką fikcją. Wszystkie epidemie, które były w ostatnich 200 latach, były powodowane przez szczepienia. Natomiast w tych krajach, których szczepień nie było, nie było epidemii. Tutaj marynarka angielska dała straszną plamę, a później amerykańska, która to kontynuowała, że każdy, który wszedł na pokład, musiał być zaszczepiony. Efektem tego były tak zwane znikające statki, czy znikające okręty, statki widma, które szeroko były omawiane w prasie i w prozie XIX wieku. Proszę przypomnieć sobie, że ostatnio takim statkiem widmem był korweta amerykańska, nie pamiętam w tej chwili nazwy, która przez 3 miesiące błąkała się po morzach i oceanach, bo po szczepieniu przeciwko śwince wybuchła epidemia na statku i miał zakaz przyjazdu czy cumowania w jakimkolwiek porcie. No tak. No ten problem z szczypawkami, tak powiem, bo YouTube wyłapuje takie słowa, no i będzie poruszany w naszej rozmowie na Rumble i będziemy mówić też o jeszcze innych rzeczach, tak jak na przykład o kwaśnym mleku. Będziemy mówić o metodach leczenia się, czy też poprawnego prowadzenia swojego życia, aby dojść do równowagi zdrowotnej. No i doktor Jaśkowski też podzieli się z nami swoimi przemyśleniami na różne inne tematy, ale to musicie wejść na Rumble. Link będzie podany tutaj pod spodem, także jak tylko to wszystko już wgramy, no to będziecie mogli oglądać nasz cały program na Rumble też. Dziękuję doktorowi. Dziękuję. Było mi bardzo miło spotkać się na tych wirtualnych łączach, no i będziemy kontynuować nasze rozmowy. Dziękuję. Jeżeli nas nie zlikwidują. No, mój kanał główny teraz YouTube'a jest właśnie zablokowany, no ale będziemy walczyć. Ale mnie mogą odciąć od poczty. Nie, to jakoś sobie poradzimy tam okrężnymi drogami, dojdziemy do połączenia. No, dziękuję jeszcze raz, dobranoc. Dziękuję.